mam, no góry chodzę. Góry chodzę. To jedno. No, to... Coś jeszcze? Idziesz czy zostajesz? Wybieraj. Albo idziesz, albo zostajesz i... No pomyśl. No to jak? Wyłącz to pokoju. Kiedy zostają środki podziemne, to dymy się dojścia. I też zbierać się stenami, oświetlają to, wtedy widzą, gdzie mają dojść. Też będziemy się ciągać? A jak dojdą, to wtedy już będzie cienie. Dzięki. Zobaczycie, jaskini jest praktycznie niezmienionej formie. On przez długi czas zupełnie społecznie zadbał o to, aby po prostu nie uległa dewastacji. Ja będę jeszcze na końcu. Czekaj. Nie posiadał krzywy, za to dłużnie gęste dużo. I to taki typowy brakuje zarąb ludzkich, ale dzięki temu ten materiał został dość dokładnie przybrany i stąd też ten. Zaznaczone są okresy od 10 lat. Ta była bardziej zbita lub luźniejsza. Na mojej skoku materiał kostny, gruz skalny i materiał ilasty. Ono jest bardzo zbicia jaskiniowego, Jego nazwa jest speleus głębiej dochodził, chociażby takie jak ten jaskiniowy. No i młode przychodziły na świat w czasie snu zimowego i do 5 roku życia była bardzo duża ich umieralność. Woda spada, tak? I zapraszamy, że tutaj podejdzie. Tutaj podłoga jest w piaskie. Tu na kwitowie są
Przepuśćcie pana. Nie dotykaj. Znajdujecie się państwo w największej sali piętra środkowego. Jej długość to na salę pałacową przystało, posiada piękne draperie. Niektórzy nazywają je flagami, no każdy widzi sobie coś innego, tak? A tutaj polecam. Jest ono dużo skromniejsze, posiada znacznie uboższą szatę naciekową, za to bogate, głębokie kominy krasowe, bo tu już pod bardzo dużym ciśnieniem w skale pracowała woda. Od samego początku w kominie Maurycego znajduje się taka kaskada o wysokości prawie 18 metrów. Te powierzchnie piętra dolnego no, są naprawdę imponujące, zresztą bogactwo szaty naciekowej również. I proszę odwrócić się w drugą stronę. Opadł zresztą pod własnym ciężarem i to taka wielka strata, bo brakowało tylko 12 cm, żeby... Tak, tak. Z chwilą odkrycia.
zdjęcia, znajdował się najbliżej wejścia, był najbardziej wysokim i suchym korytarzem w tej części jaskini, a ponadto tutaj na skoku wcześniej znajdowały się kamienne kręgi i uważano, że jaskinie zamieszkiwał człowiek pierwotny. Jednak dawne, naturalne wejście do jaskini, no wiadomo, trudno, żebyśmy się tam tędy przemieszczali, dla nas przystosowano drzwi na wprost. W tym momencie chcę tylko Państwu powiedzieć, że znajdziemy się w śluzie. Te drzwi chronią przed tym, a... Tak, 4, 5, 2, 3.